No i wystartowaliśmy na nowo. Ja pierdzielę, czy wy wiecie, że ja już streamuję ze 3 godziny? Kurde. Czuję, że przeszło to jak z procy strzelił. Dobra. Więc tak. No to teraz będziemy ogarniać Google Tłumacz. W sumie ja jestem ciekaw. Tłumacz tu stronę. Tłumacz. Czekaj. Ja chcę, żebyś przetłumaczył na polski. I tłumacz. Chyba nie było żadnej tej. Najczęściej zostałeś w domu z powodu choroby. Przekonaj się. To jest wiedzy z pracy. Ciasteczka z wróżbą, czy czytanie z furasów? Sprawdź. Ja pierdzielę, mózgu, zamknij ryj. Dobra. Więc tak. O chwila, coś jest nie tak? Dobra, spoko, nieważne. To jest no, w takim razie, co byście chcieli zobaczyć takiego? O, już jest. Wiem, co wyszukam. No, teraz już, kurde, wiem wszystko. Co ty? Nie obchodzi mnie to, odczep się! Suivant. Tak, kurde, akceptuję, odpierdol się, dziękuję. Nazwa. Nazwa? Ale zmieniłem. Google Tłumacz zakrzywia czasoprzestrzeń. Tak, taki ustawiłem. Coś jest, kurde, nie tak, chwila. Coś ten live dashboard mi się tnie, nie wiem czemu u mnie na czerwono jest. W sensie jest cały czas starting, ale... O, teraz, chwila. Działaj! Dobra, jest teraz zielone. Ale czemu, kurde, offline jest? Czekajcie. Normalnie działa stream, tak? Bo ja nie widzę tutaj na tym, na... Kurwa, co się dzieje? Ja nie widzę na tym, na dashboardzie. Co? O, chwila. Live, tak, ale... O. Czyżby? Już działa? Dobra. Nie ma offline, to jak nie ma, to super. No i wygląda na to, że zaraz YouTube się odwali od problemów technicznych, więc no. Dobra, w takim razie. Co byście chcieli, żebym poprzeglądał w takim razie? Ja wiem, macie jakieś interesujące strony? Tak już będziesz kończyć na dziś live, to zrób odliczanie i przeczytaj z nami rok 2019. Tylko byłby problem, bo jutro jest jeszcze rok 2018. No, a ja niestety, że tak powiem, jutrzejszy wieczór mam zajęty. Więc niestety nie da rady. Love Life Wiki. A w sumie... Love Life Wiki. O, i przetłumaczyć artykuły. Nie chcę żadnych cookiesów. Spierdalaj. Wow, jakie ładne dziewczynki. Albo lepiej nie. W sumie jestem ciekaw, czy japoński dać. O, jest. Jest pyckn też. Dobra, czas. Czas na to. Na pewno po japońsku będzie dużo rzeczy. Tylko najgorsze jest to... O, dobrze, że macie, kurde, obrazki. Ciebie ostatni live w 2017 roku. Jebać to, że 31 grudnia ten live możemy traktować jako live 31. może przetłumaczę artykuł. Dobra, niech będzie o Marii. I tak. Tłumacz. Pewnie po francusku wyskoczy. Ta, ale damy na polski. Dobra.
O'Gara Mariki jest postacią, która wychodzi na Love Life Sunshine. Jest studentem trzeciego stopnia w Uraga Queen. Jednym z członków Aquors. Należy do jednostki Guilty Kiss w Aquors. Historię. To włosko-amerykański ojciec prowadzi światowej klasy sieć hotelową i córkę japońskiej matki, która wielokrotnie się przeprowadziła, ponieważ może mieszkać w dowolnym miejscu na świecie, ale zdecydowała się pozostać w Uchiurze do ukończenia szkoły średniej. Po ukończeniu liceum planuje wyjechać na uniwersytet za granicą. To jest ona włosko-amerykańskim ojcem? Moją ulubioną muzyką jest hard rock i punk. Szczególnie lubię instrumental metal. Na przykład muzykę taką jak Marilyn Manson i często to słyszę. Czasem jest to połowa włosko-amerykańskiego i japońskiego pozdrowienie mówi ciao. Powiązania multimediów. Nie, powiązania edycja multimediów. Miłość na żywo. Wiadomość od Valentine Aquors, Valentine O'Hara Makihiro Hen. Walentynkowa specjalna wiadomość opublikowana w lutym 2016. Zaraz to wszystko? Miłość na żywo Sunshine. Specjalne filmy Aquors D8 Tchmari Ozaki Edition. Artykuły o słońcu. Miłość na żywo Sunshine. Dobra. O'Gara Mariki. Fonetyczny O'Hara. Podstawowe dane. Płeć fem. Urodziny 13 czerwca. Kurde, wypierdzielaj! Wiek 17 lat. Szkoła The Stargirls College of Ura. Rok szkolny 3 lata. Bezczynna aktywność. Grupa Aquors, własne Guilty Kiss. Informacje fizyczne. Wysokość 163 cm. Grupa krwi typ AB. 3 rozmiary. Po piersie 87 cm. Talia 60. Hip 84. Lubi i nie lubi. Ulubione jedzenie. Kawa, cytryna. Nie podobało się jedzenie. Natto kimchi. Metadane. Seria Miłość na żywo. Sunshine. Aktor głosowy Suzuki Aina. Ale to wszystko? Myślałem, że będzie tego więcej. Miłość na żywo. Promień słońca. Okej. Mam teraz... O! Gry, piosenki, anime, manga. Społeczność, wyszukaj, dyskusja. Przeklęte słowo. Dobra, mam taki pomysł, kogo teraz zobaczyć. Chwila. Gdzie ona jest? Jest. Powinno być więcej z tego, co kiedyś widziałam. To nie... Chwila, właśnie. What? Chyba, że w japońskiej wersji tak mało jest. Chyba, że to nie jest... Moment. Inna Wikia może. Chwila. Love Life Wiki. Ponieważ jest Wikipedia i jest fandom. I... Czemu po francusku mi dajesz? Ja pierniczę. Parametry. Właśnie. Cały świat, kurde, ma być. Do jasnej cholery. Polski. English. I Netherlands niech będzie. I... Japanese chyba, nie wiem, to chyba japoński. No być nic widziałam. Co? Okej, okay. Nie tylko nie francuski. Dobra, zobaczymy. Fan? Wiki? Fandom powered by Wikia. Tak, to chyba... Inne jest. Czy nie, to jest to samo. A to jest inna Wikia chyba. Tak, to jest inna. Dobra, więc... gdzie tutaj można... Nie, jeszcze. Nie, czekaj. Gdzie tu można zmienić język? Events, characters, getting started. Albo dobra, wwalić to. Niech będzie to. Chodź tu. Deja vu. PG, nie kłam, że rysujesz w Paint'cie. Ja widzę wyraźnie, że nie rysujesz. Jak to? Ale zmieniłem. Zmieniłem nazwę. Czemu się nie zaktualizowała? Chwila, moment.
zaszczyć nasz senpai swoim francuskim. Ja byś nic przeciw, bym kiedyś też sobie taką Monikę z mojego live'a. No oczywiście, że nie. Ty możesz przecież robić, co chcesz. Ale moment. 20 osób teraz ogląda? Nie rozumiem. Chwila. Moment. What the fuck? Coś jest tu nie tak. 128? U mnie pisze, że 20. I tytuł mam zmieniony. Co się odwala? Ja pierdzielę. YouTube, ty chuju. Chyba, że moment, mam pomysł. Wejdę jeszcze raz. Niepubliczny? Jak to niepubliczny? Oh my fucking god, zaraz to pozmieniam. Chyba, że... O mój Boże. Czemu kurde ten pierdzielony YouTube wszystko tak komplikuje? No jasna cholera. Rysowanie w Paint'cie, tak? To niemożliwe, bo ja zmieniłem już. Jeszcze raz. Live streaming. Nani the fuck, kurwa. Unlisted. Czemu? Public. Chwilka. Jak teraz? Dzięki PG miałem słuchawki. Zielonego kurde pojęcia nie mam, co się dzieje. Dałem na public. Mam nadzieję, że kurde to będzie ten. Spróbujcie może wejść jeszcze raz. Zobaczymy, jak to będzie. Aż mi piszczy w uszach. Sprawdzę na moim kanale. Wejdę na kanał. Jest publiczny. Tylko czemu mi kurde na prywatny, czy tam coś się nastawiło? Nie mam zielonego pojęcia. O teraz... Czemu rysowanie w Paint'cie? Google tłumacz 23 watching. Rysowanie w Paint'cie 116, ale ja... W świeżeniu nadal jest rysowanie... Chwila. Ja pierniczę. Bo wydaje mi się, że dwa streamy teraz są jednocześnie. Dwa live streamy, czekajcie, pokażę wam. Patrzcie na to. Ja pierdzielę YouTube, ty cfel głupi. Czemu jesteś taki głupi? Ctrl V. Tako. I patrzcie, ja mam coś takiego. Jedne rysowanie w Paint'cie, jedne Google tłumacz, ale kurde, wszystko jest live. Usuń. Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje. Dwa live'y naraz. To samo. Ja pierdzielę. What? W sumie nieważne. Nieważne na jakim live'ie siedzicie, kurde, chyba czaty są połączone, nie? Mi się tak wydaje. No wszyscy mogą pisać. Jej, oszukałem system, czyż to nie zajebiste? Dwa live streamy oddzielne, ale kurde, czat jest jeden. Nie mam zielonego pojęcia, co się kurde odwala. Moment. Tak są połączone. YouTube, you had one job. Ja pierdzielę. Video manager, czyli pisze, sprawdź, czy w opcjach masz odznaczone automatyczne blokowanie spamu. W sensie gdzie? Mam zaznaczone, chwila. Odznaczę. Okej. Okay. Slow mode is off. Tu dobra, tutaj mam same quizy i rysowanie w Paint'cie. Tutaj jest stream i rysowanie w Paint'cie jest processing.
Te 23 osoby to zostały na tym live, który włączyłeś, a reszta to wyszła i weszła na live. Ale wiecie co walić, jak oba działają? To oba działają. Fuck this shit, lecimy dalej z tym. Mam nadzieję, że chociaż powtórki nie będą spierniczone w żaden sposób. Fajnie się słucha BG na dwóch kartach, która jedna jest opóźniona względem drugiej o sekundę. Okej, dobra, więc let's go. Zróbmy to, co mieliśmy robić i tyle. Lecimy dalej. I wyłączyłeś spowolniony czat. Fuzja streamów, jak w Dragon Ballu tej fuzji wyjdzie toksik. Zaraz, też zapomniałem. Kurde, czemu się... O mój Boże, wszystko się jebie. Slow mode, tak. Ma być na 12 sekund. Done. Hell yeah! Udało się. Tłumacz, kurde. Głupie, ale działa. To znaczy, że nie jest głupie. Dokładnie. Kto wie, może dwa razy więcej kasy dostanę za dwa streamy. Okej. Tsushima Yoshiko jest postacią, która wychodzi na Love Live Sunshine. Jest nowicjuszem Urushi Star Girls College. Jednego z członków Aquars należy do jednostki Guilty Kiss w Aquars. Jest to bardzo zwyczajna dziewczyna, która mieszka w mieście na Mazu, ale jest ciężką chorobą drugiego dziecka. Uważam się za upadłego anioła, ponieważ często jestem przez niego źle trafiony, a ja jestem Gojon. Nazywam dwóch fanów Little Demon. Nazywam swoich fanów Little Demon. Walentynkowa specjalna wiadomość opublikowana w lutym. Miłość na żywo, wiadomość przesłana przez Aquars Valentine. Miłość na żywo, Sunshine, Aquars, specjalne filmy do czytania. Filmy do czytania! Jebana jest ciężko chora. W sumie po jej zachowaniu nie dziwię się. TTE ma kanał? Ma, ale nic nie, na nim nie robi. Tak, Yoshiko Tsuhi... Imię! Tsushima Yoshiko. Fonetyczny Yoshiko Tsushima. Wow, dziękuję. Płeć fem. Urodziny 13 lipca, wiek 15 lat, The Star Girls College of Ura. Szkoła, rok szkolny, jeden rok. Bezczynna aktywność. Dobra, to samo. Formacje fizyczne. 156 cm, typ O. Podpiersie. Po piersie 79, talia 958, hip 80. Lubione jedzenie: czekolada, truskawki. Nie podobało się jedzenie mandarynka. Okej. Chciałem włączyć dwa live'y naraz. No to kurde. Taki odpał, że ja pierniczę. Dobra. No, kurde, trochę mało tutaj tego wszystkiego jest, niestety. Nie lubi jeść ciki. No, ja idę na pizzę, siemanko, Pugi. Hello! Wiem, co zrobimy. Tak jak wcześniej oglądaliśmy, przeglądaliśmy stronę Smashową, to może teraz ogólnie Nintendo zobaczymy. Oni tam powinni... Nie sit official, tylko kurde, chociaż nie, zobaczymy. Ups, sorry. Można chyba tu język ustawić, nie? Tak, moment. Zaraz. Kurde, zamknij się! PI Belgique. Damy PI. Afryka? Tak dla pewności masz załączony czat na żywo? Mhm, mam. No, to po angielsku, więc nie ma żadnego tego. Gdzie jest, kurde, ja wiem. Wiem, co zrobię. Nintendo Japan. O, to będzie, kurde. Chce się kupić Nintendo 3DS? Ja zawsze mówię, że o ile na jakąś konsolę są gry, które ci interesują, jest ich dużo, to czemu by nie kupić? Jak dla mnie to... Nie, spadaj. Dobra. Więc tak, zobaczmy. TDS Klep, nowe funkcje o przybyciu 1228 numer. Doprowadzą także 10 najlepszych top 10 z zeszłego tygodnia. Sobie zobaczmy. Afryka, Polska, to co? Hej, Karo Grey.
Okej, tak, tłumacz. Szkoda, że koreański nie ma strony. Z Koreą na pewno byłoby, kurde, fajnie. Co tu robi Monika? Ona już wystarczająco popsuła. Będzie się od 1-1 w Toreto. Świetna wyprzedaż, którą można kupić za 30% zniżki w sklepie Nintendo eShop, w sklepie My Nintendo, oprogramowaniu Nintendo Switch, które może stać się coraz bardziej zatłoczone. Jeśli jesteś zainteresowany, sprawdź szczegóły poniżej. A ja wiem. Przejdź na wakacje. Cieszmy się zdecydowanie kurortem na wyspie podzielonych na cztery obszary morza: Odśnieżonej Góry, Płaskowyżu i miasta. Dobrze jest też zwiedzić wyspę w każdym zakątku, cieszyć się dobrymi zajęciami z każdym. Wyjeżdżam do ośrodka Skotatsu. Jakieś takie niezbyt. Co myślisz o K-popie? Nie słucham. A nie mam nic przeciwko. Nika 80 osób Nintendo. Dobra, nieważne. Chyba nie ma tu nic ciekawego, tak szczerze. Numer rankingu rekomendacji Nintendo Switch. Nie, chyba. Nie ma nic, kurde, ciekawego tutaj chyba. Czemu zostałem czasowo zablokowana, co je zrobiłem? Dobra, nieważne. Spadam stąd. Co możemy poprzeglądać w takim... Wiem. Może to niekoniecznie jest... związane z Google tłumaczem, ale to byłoby ciekawe. Useless web. Nie, dziękuję. Chociaż tłumacz. Prenez-moi à un inutile site internet, s'il vous plaît. Dajmy na polski. Może coś będzie. Weź mnie do nieprzydatnej stronie internetowej, proszę. Comic Sans? Ja pierdzielę, ja wiem, że my jesteśmy, kurde, cebulą, ale nie aż taką cebulą, żeby nasze narodowe litery pisać w Comic Sansie. Czy to nie jest piękne? Kiedy PGS zadaje pytanie i po pół sekundzie sam sobie odpowiada. Jojo Wiki? A no też racja. To też sobie zobaczymy. O, tutaj jest fandom jakiś. Kurde, to będzie piękne. Dobra, więc ty zostajesz w tle. Kurwa. Weź mnie do innego nieprzydatny stronę internetowej, proszę! Cannot tweet this. Nie, kurde! Okej, okay, rozumiem. Hej! Ho! Czy tu nie powinno być... Nie powinien być dźwięk? Chwila, moment. Moment. Mikser. Czy mi się wydaje, czy ja mam Google Chrome wyciszony? Zamknij ryj, Windows! Czemu mi dźwięku nie ma? Oh my fucking God! Tu o ile dobrze pamiętam, był ten dźwięk. Nie baraz, tylko nie bazarowe przygody z Ziagzia. Proszę. Uhuhu! Kiedy będzie nowy krab? Proszę bardzo. Tak, tylko chyba u mnie dźwięku nie ma. A fuck this shit. Dobra, nieważne. Chodźmy na tą Wikipedię. Dajmy może na... Też na japoński byłoby nieźle. Gdzie tu jest? O, jest. Albo po rusku. O, po rusku. No, no. O nie, spoilery, to ja się zmywam. Ale ten, ja będę patrzył tylko postacie... z tego, co ja znam. Czyli do Stardust Crusaders. Achnme!
W sumie, o kurwa. Owa achnmy. Trzy onoton betep. Kurde, ruski fajny język zaczynają, kurde, od trójki. Trójka w alfabecie. Nie, to nie jest to, co myślę. Moment, stop, nie. To ja wszystkim wróciłem, wiem, że nikogo to nie obchodzi. Pocna. Sorry, ale ja cyrylicy nie potrafię. Dobra. Nonsk ha akso akso byn kn. Nie wiem. Dobra. Józef. Zobaczmy. Ty rozumiesz cyrylicę i słuchasz tego czegoś ciekawe uczucie. To jest on? Nie, to Padoru. Chwila, moment. Już odświeżam. X czyta jako H, tyle wiem. Beznikowy YouTube. Przedostatni donate, bo złoto mi zostało. 2 złote mi zostało, by the way. Ja byłem odpad, bo chciałem Wattpad jako Wattpad, ale widać nie lubi polskich znaków. Dziękuję, beznikowy. I tak, czy to jest... Z tą maską. Tak, tak, to jest z tą maską. To jest pierwsza seria, więc to możemy przetłumaczyć. Kurde, piękny donate. Tłumacz, kurde! Niech zgadnę, jakie słowa znasz po rosyjsku. Bliać! Suka! Jebany! Tak je znam. Dobra. Jeśli szukasz artykułu anime, zobacz niesamowite przygody JoJo Anime. Józef, niedługo powinieneś go poznać. Być może zrozumiesz, kim on jest i istotę jego ewolucji. Tak jakby przeznaczenie Boga było kierowane przez Boga. Józef, to nie jest Padoru. Pragnienie bitwy. Druga część mangi, The Incredible Adventures of JoJo. Publikowany w tygodniku Weekly Shonen Jump od listopada 1987 do marca. Nazwą Józef Zhostar, dumą przodków. Józefu Josuta Sonokokoriata Kaki Keto. Józef Zhostar, jego dumna linia. Objętość mandze przekracza pierwszą część i wynosi 69 rozdziałów. Ruchansko. W 2015 roku manga była licencjonowana w Ameryce Północnej przez Viz Media. Darzenia manga występują w latach, opowiada o niepowodzenia w Joseph Zhostara, wnuka bohatera pierwszej części, Jonathan Zhostara, których rozwija się jego wrodzoną zdolność do szynki. Do wygrania twórcom kamienną maskę. Starożytny nadludzki, tak zwany ludzie kolumn. Wrodzona zdolność do szynki. Ja pierdolę. Dobra. Robert E.O. Speedwagon, który wzbogacił się w branży naftowej, ustanawia fundację Speedwagon. Zimą 1938 roku członkowie fundacji odkrywają piramidę mezoamerykańską w Meksyku, a w niej znajduje się wiele kamiennych masek i kolumna składająca się z aminokwasu, w który wbudowane jest ludzkie ciało. W zbadaniu okazuje się, że dana osoba ma puls, co oznacza, że żyje. Obawiając się, że zło, które Jonathan Zhostar zdobył 49 lat temu, może powrócić, Speedwagon wzywa pomocy Strides za zniszczenie maski kamienia i tajemniczych stworzeń. Jednak mistrz Yamon nagle zabija członków fundacji i poważnie rani samego Speedwagona. I używa przelanej krwi na jednej z masek, pragnąc wiecznej młodości i siły, zawienia się w wampir. Tymczasem w Nowym Jorku wnuk Jonathana, Joseph Jostar, ratuje kieszonkowego złodzieja Smokeya Browna, który ukradł mu portfel, od szantażu dwóch policjantów, używając wrodzonej zdolności używania Yamon i napoju gazowanego. Ha ha ha!
Jojo przedstawia nową przyjaciółkę swojej babce Ernie Jostar, która opowiada mu o smutnym losie, jaki spadł na Jonathana Jostara i jego rodziców. Chociaż w sumie trochę tego jest. W Szwajcarii. Wetter, Rydwan i Wam. Połączenie między Lisa i Joshua. Czy to jest, kurde, Death Note? Spoko, dzięki za odpowiedź. Narodziny doskonałej formy życia. Józef znowu prowadzi wroga dookoła palcu i uderza Karsa jamonem, powodując upadek z kamiennej struktury do dna. Naziści wysłali urządzenia, emitując ultrafioletowe światło na osobę z kolumny, ale Karsowi udaje się ukryć przed nim kamienną maskę. Po złapaniu chwili kończy ją z pomocą super Ashi i stawia ją na siebie, stając się idealną formą życia. Kars jest odporny na światło słoneczne i może przekształcić się w dowolne stworzenie. Padory! Na przykład! Normalnie by jakiś niedorosły pisał swojego pierwszego fanfika. Beznikowy, PG Mode, umieranie. Oto mój ostatni donate. Pozdrawiam ciebie, PG Chat. Dzięki wielkie, Beznikowy. I no, ciebie też pozdrawiam. Bra. Cała obecna rozpacz, ale Józef ma plan. Wiedząc, że Kars chce pomścić go za śmierć ACDC i Wamy, Jojo wsiada do samolotu i odlatuje. Mężczyzna z kolumny zaczyna go ścigać. Okazuje się, że Stroheim też ukrywał się w samolocie. Razem próbują zwabić doskonałą formę życia do wulkanu, wykorzystując spadający samolot jako przynętę. Czy to, kurde, Smoleńsk? Epilog mówi, co stało się potem z każdym z bohaterów. Lisa, ona jest Elizabeth Jostar, powiedziała Josephowi o ich związku. W 1948 roku poślubiła scenarzystę z Hollywood i przeniosła się do Ameryki. Erina Jostar pracowała jako nauczycielka aż do swojej śmierci w 1950. Umarła w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Robert E. Speedwagon kontynuował swoje badania w dziedzinie nauki i medycyny. Zmarł w 1952 roku na atak serca. Nigdy w życiu nie miałam rodziny. Pomimo dyskryminacji czarnych w Ameryce, Smokey Brown wstąpił do koledżu patologii i został pierwszym czarnym burmistrzem w swoim rodzinnym mieście. Major Rudolf von Stroheim zmarł w 1943 w bitwie pod Stalingradem. Okej, może gdyby tak teraz jakąś postać ogarnąć. Pekie dusze się ze śmiechu. Smokey Obama! O, gatunki akcja, horror, nadprzyrodzone, przygodowe. Kandia, przepływ fali bitewnej. Sekaichi. College patologii. Co? Cieśniny? Teraz. Jostar versus... Nie ma. Sorry, Jostar. Star versus Cieśniny Santana, Barbara Santana. Ila. Co to za Cieśniny? Kurde, nie pamiętam tej postaci. Joseph Dzban, Star versus Zigzag McQueen. Straits. Porwała. Jest pomniejszym sprzymierzeńcem Jonathana Jostara w duchowej krwi i antagonistą w ambicjach bojowych. W pierwszym pojawiała się jako mistrz mnichów Yamon. Później staje się wampirem, aby uzyskać wieczną młodość. To jest Dio? Nie. Kurde, nie pamiętam go w ogóle. Straits jest mężczyzną średniej wysokości, atletycznej budowy z długimi, prostymi, ciemnymi włosami. Podczas bitwy grupy Jojo z Dio, jego ubranie składało się z grubej tuniki z bransoletkami, ochraniaczami na kolana i dużym płaszczem. Jego ubrania ulegają bardzo niewielkim zmianom, będąc staruszkiem, a następnie powracając do młodości, stając się wampirem. Ubrany jest w dwurzędową marynarkę z szalikiem. Na Straits nosił unikalny szalik, który blokował Yamon. Składa się ze skrzydeł 3000 satirotycznych chrząszczy zamieszkujących Azję południowo-wschodnią.
W sensie na samym początku partku drugiego. To niestety nie pamiętam. A może. Coś mi to mówi. W sensie ten screen, ale nic więcej. Cieśnina niszczy się. Straits pokazuje nowe kły Jojo. Straits używa zastrzyku płynu limfatycznego. Mocne strony umiejętności. Straits jest doświadczonym człowiekiem wyszkolonym w sztuce Hamona. Jest w stanie prowadzić Hamona przez twarde przedmioty, aby zniszczyć kilka zombie. Po tym jak cieśnina stała się wampirem, zyskał nadludzką siłę, szybkość i regenerację. Wie również jak używać Hamona, będąc jednym wampirem, jednak to go osłabiło, ponieważ dwa źródła mocy ze sobą wzajemnie przeciwstawne. Jego regeneracja jest o wiele szybsza i wydajniejsza niż w przypadku Dio, ponieważ był w stanie odzyskać części ciała, które zostały rozerwane na kawałki z granatu ręcznego Josepha w szybkim tempie, bez konieczności picia ludzkiej krwi. Cieśniny często również stosowały zastrzyk płynu limfatycznego, który może przeniknąć ludzką skórę. W końcu zastrzyki przenikają, nie? Kurde. Tak. Ale nie, kurde, myślałem, że to będzie bardziej bekowe. Straits jest jedynym wampirem, który może używać Hamona, ponieważ zanim został przemieniony w wampira, był mistrzem Hamona. Dobra, nie ma tu zbyt bekowych rzeczy, niestety. O, chwila, mam pomysł. A jest ten gościu, w którego Joseph Joestar wpakował cały magazynek z Tommy Gunna, a potem go obrzucił granatami, może to ci coś powie. Niestety nie, kurde, nie pamiętam niestety. Ale ten, czy jest jakaś angielska, jest jakiś angielski odpowiednik Wattpada? Grałeś może kiedyś Guilty Gear'a? Mam pierwszą część na PS2, ale płytka jest bardzo mocno porysowana i nie mogę zbyt dużo z nią zrobić. Czy to jest manga czy anime only? Anime. AO3. Archive your own. Of your own. Nie, of our own. Nie, dobra. O mój Boże, odpieprz się. Kurde, z tymi waszymi I have read. Więc tak. Może znacie jakieś kiepskie fanfiki, które można by było przetłumaczyć na polski? Wattpad też po angielsku? Ale dobra, zobaczmy co tu jest. Fandoms. Uncategorized, zobaczmy. What the? A? Okej, dobra, tutaj mamy już ludzkie AS! Fandom! Okej, zobaczmy co tu jest. That has not been marked common, it can be filtered on. Kurde, spieprzy. Tam jeden, który jest okropnie smutny, ale może przetłumaczy go jakoś śmiesznie. Kurde, fajnie by było, żeby znaleźć takie gówno jak My Immortal. Browse. Search. About. Works. Zobaczmy. Prace. Danganronpa Another Despair Academy. O kurwa, tylko nie to. Under Emission Beat. Last Christmas! To jest po portugalsku? Nie, po Brazil. Tak, po portugalsku. Zobaczmy to. Pewnie może przetłumaczy być Nathan the Nobody. Nie, ja na razie pasto, ja nie chcę. Dobra, zobaczymy. Też zbyt długie nie jest. Ostatnie święta. Julin Hodavan. To będzie zło. Dobra. Podsumowanie. Danny myślał o możliwości spędzenia całego wieczoru z Karyna. Promenady Johnny, Ronna, Donna i kto jeszcze ich rozwiązania wprowadzają, wydawało scenariusz do horroru. Bardziej niż Boże Narodzenie, sama już
w jego umyśle, ale alternatywą byłoby być sam w garażu, oglądając Masa Kogut, gdyż odciął sygnał telewizji kablowej, pirat pomówili i wszystkie kanały telewizji i transmisji. Nalegał na przepuszczenie go lub specjalnego Roberto Carlos. Co kurwa? Jest przez całe popołudnie zastanawiał się, jaki jest najlepszy sposób na zniszczenie jego poniedziałkowej nocy. Okej, spoko. Błyskujące światła, które zdobiły jaskinię, były nowością, której Denny nie spodziewał się znaleźć. O, hi, Denny. Kiedy wszedł do baru o godzinie 11:24 grudnia, basista zamarszczył brwi. Nie tylko było niewiele świateł, ale także ozdoby jasnych gwiazd, makaronów papieskich i miał mała choinka na blacie. Jest pizza papieska, teraz są makarony. Nie chcę być taką osobą. Rzeczywiście chciał, ale był pewien, że innowacja została nałożona przez Karyna. Żywy barman zbyt wiele z rolą, jaką odegrała w barze po wszystkim. Mieszkał w garażu wystarczająco długo wiedzieć, że święta Bożego Narodzenia to był kolejny dzień w Rio, w lecie dla wszystkich, którzy tam byli. Nie dlatego, że nie docenili daty, ale dlatego, że wszyscy mieli problemy, które sprawiały, że wakacje nie były czymś, na co czekali z pewnym lękiem, z wyjątkiem Rona, który dostał pocztówkę swojego ojca z miejsca, gdzie grał z zespołem jednoosobowym i odkładkami z progresywnego rocka. Co to, kurwa, kelnerka? Powiedział Star, trzymając jedną papieskiego nadziewane Santa z wokół miejsca końcówkę małego czerwonego kapelusza. Jakby lalka była radioaktywna, więc widział Karyna dół przez ladę, ciągnąc kilka skrzynek za kurzone tło. Czy nekrologujesz na dobre? Dziewczyna z kolei przewróciła oczami. Oczywiście Star byłby pierwszym, który narzekałby na świąteczną dekorację, czy była sytuacja, w której Denny byłby naprawdę szczęśliwy, tak jak każdy inny normalny człowiek. Też bardzo lubię zespoły jednoosobowe. Argentyńczyk uznał, że to dobry pomysł. Odparła Karyna, podnosząc pudełko i ustawiając je na blacie, rozprowadzając kurz w powietrzu. Niemal natychmiast basista kichnął i odsunął się od balkonu w odruchu. Ty jesteś. Chciał tylko, żeby ktoś posprzątał rzeczy, które tam trzyma, prawda? Basista powiedział, gdy kelnerka wyciągnęła kolejne ozdoby, aby naprawić bar duchem świątecznym, godnym największych reklam Coca-Coli. Brakowało tylko śniegu i niedźwiedzia polarnego. Co kurde ma niedźwiedź polarny do reklam z Coca-Coli? Ważne jest to, że odnalazł u nas dzisiaj świąteczną kolację, ponieważ nie zwolni mnie, żebym poszedł z rodziną, odpowiedziała kobieta, oddzielając ozdoby. Po prostu się pokaż i nie zepsuć, okej? Okay? Denny pomyślał o możliwościach. Spędzanie całej nocy z Karyną, Boardwalk, Johnem, Ronem, Doną i kimkolwiek, kogo postanowili przywieźć, wydawało się scenariuszem horroru. Jeszcze bardziej niż same święta. Ale drugą alternatywą było bycie w garażu samemu, oglądając Masę Gallo, ponieważ odcięli od pirackiego sygnału kablowego, który ustawił, a wszystkie otwarte kanały telewizyjne uparły się, by przekazać te lub Roberto Carlosa specjały. Tak przez całe popołudnie zastanawiałem się, jaki jest najlepszy sposób na zniszczenie twojej poniedziałkowej nocy. Cholera fuchs, Dengo, nawet nie kupić lepszego prezentu, co? Krzycz, niedźwiedziu, krzycz! Dobra, zobaczymy coś innego. W sumie to było trochę... Ale hej, zespoły jednoosobowe są najlepsze. Co by teraz zobaczyć? Tip Uchiha Sasuke Uzumaki Naruto Angst Kudos. Dobra. Dajcie jakieś propozycje. Coca-Cola Clear na biegunie.
Tamto po chińsku. Po chińsku? Ano! No, zobaczmy to, zobaczmy to. Co to kurde? Słów 9000. Słów 9000, okej. To zerknę tylko na to w takim razie. Nie francuski. Polski. Jeśli masz samochód, zrób objazd. Rolnictwo pomarańczowy. Ostrzeżenie o OC. Odbudowa z Meng. Nie buduj prawdziwych ludzi. Prywatne, nierealistyczne ustawienia. Dusza żywa, dobra. Farma X, trochę żużlu i odrobina pomarańczy. Ten twórca nie korzystał z ostrzeżenia archiwum. Ograniczenie. 9% pomarańczowy rolniczy. Okej. Więc to w takim razie... Co można by było zobaczyć? Wypiłbym. SCP zobaczmy. No sorry, że tak późno, ale oglądałem trylogię Blood Whistle. Nie no, spoko. Jest tutaj jakiś SCP po chińsku. Albo po innemu niż po angielsku. Chociaż w sumie można by było to do tekstu obfuskatora dać. O kurwa, ja to jestem genialny. Mam nadzieję, że będzie kurde działać. Dobra. Nie wiem. Który SCP jest najfajniejszy? Rzutok, na który... Właśnie! O! SCP Wiki! Zobaczmy. Te żółte okna, które nieraz tu wyskoczy. Telewisin! Które nieraz tu wyskoczy. Ostrzeżenie przed treściami dla dorosłych. Zapamiętaj to. O, po francusku jest. Jest po polsku? Voté en premier fichier. Nie, tu chyba. Moment. FR. Branche francophone. Jest! Anglais. Canon. Compte. 682. Dobra. Walić! Niech po francusku będzie. 682. Niech będzie po francusku. I tak wszystko będzie ten. O! O! Jaki fajny! Mi się podoba. On jest fajny. Lubię go. Okej. Zobaczmy. Tak. Ko. Ctrl C. Ctrl V. I tak. Source language damy na Polish. Niech zmieni z 20 razy. I robimy to! Ja chętnie uznałbym umowne uniwersum SCP i Creepa za jedno i to samo uniwersum. Nie! Nie chcę tego zmodyfikować! Nie chcę zmodyfikować artykułu o SCP. Czy to coś znaczy? Nie, ja na to nie pozwolę. Masz to zmodyfikować, kurde. Bunt maszyn bez jaj. Coś! Przestań krążyć koło bagna tylko po... Chwila. Powiedz mi, kurde! Przetłumacz mi to, bo ja chcę! Znaczy, przeżywa bunt najpierw Iwona, teraz to... CP682 nie lubi ludzi. Wpierdzieliłby cię na miejscu. Ja to takich... Mogę pogłaskać, nic mi nie zrobił. Rasa ludzka upada. Czemu nie można dać wiki z Goditera? Czemu czuję się niezauważony? Jaki error, kurde! Gnojku! Obfuskatuj! Jaki error! Nie chcę tego zrobić. Chwila. Gówno. Nie. Dalej nie chcę tego robić. Fundacja SCP cię już obserwuje. Jeszcze raz. Tekst obfuskator. Włączę jeszcze raz. Mhm.
Nie, zaraz. Tako. I dawaj. No ja pierdzielę. Niech to szlak. Online text obfuskator. Zobaczymy to w takim razie. Albo nie. To nie jest to. Dobra. Spróbujemy inaczej. SCP Wiki English. Dobra. Który to był? 682. O, akurat jest. Dziękuję za podpowiadanie. Och, a ja ci podesłałem na Discordzie coś, co mógłbyś przerobić tak, żebyś miał chwilkę i chęci, żeby tam zerknąć, to by była przeszczęśliwa. To chwilka. Without you, closet Ellie. W sumie moglibyśmy to przerobić. Kurde. Ciągłego gadania trochę mi sucho w gardle się robi. Cóż to jest? Chwila. Okej, okay, spoko. Ale dobra. Zobaczmy najpierw SCP. Jak z SCP się nie uda, to spróbujemy coś innego. Przy okazji. Tekst. Nie da się, żeby to było jakoś domyślnie. Skator. No bo oczywiście, jak ja jakiś fajny pomysł wymyślę, to kurde gawno jedne nie chce ze mną współpracować. Kolejny błąd! Please try again. Tryuję again, kurde! Ja pierniczę. Fuck you, bitch, w takim razie. O mój Boże. A na Firefoxie spróbuję. Text obfuskator. Zobaczymy. To. Skąd nie PGP, mi obfuskator nie działa. Kurde! Daj mi na... Polish. English Polish, co ty pierdolisz? Nie, nie działa. W takim razie ostatni raz spróbuję coś. Dam na French, jak tak mocno chciało. Nie, dalej erroruje, no chyba nic z tego. Pierdziel się śmierdzielu. Walić to. To niestety tego fanfika też nie będziemy mogli ogarnąć. Delfiny. Okej. Okay. Dobra. Więc tak. Co? Nie wiem, kurde. 118. Spróbujmy jeszcze coś zrobić. Można jeszcze na Google tłumaczyć na kilka języków w sumie. No, fakt, fakt. Można spróbować. Google tłumacz. I tu o. I tak. Ctrl C. Ctrl V. Okej, więc tak. Teraz to wszystko skopiuję. Ctrl V. W sumie wywalę to pierwsze, bo... Kurwa! Wywalę ciebie. Ctrl A, Ctrl C i dam na koreański. Bo z koreańskiego zawsze, kurde, jaja są. Jest. Dobra. I teraz tak. Ctrl C. Ctrl V. I dawaj. Też nie, to jest poprawne. A, walić. Dobra, chyba z tego Google tłumacza nic nie wyszło, więc... Co wy na to?
żeby zrobić gry przeglądarkowe. Nie chcę się powtarzać, ale odcinka z fanartów nie było już z września, kiedy odcinek z fanartów z października, listopada. W styczniu mam nadzieję, że się pokaże, jak uda mi się sesja. W styczeń będzie teraz ciężki. Ja wiem, że ja mam teraz opóźnienia z tymi fanartami, no nie? Ale no, spowodowane są tym, że no, raz nie miałem komputera, raz, kurde, byłem chory cały tydzień i teraz, kurde, nie mogę też zbytnio na to ogarnąć, bo sesja, no nie? Chociaż spróbuję przynajmniej z jednego miesiąca zrobić w najbliższym czasie, więc no. Smutny z tego powodu jestem. Jasne, gdy przeglądarkowe mogą być, ale takie poryty dla dziewczyn, może one są serio chore i śmieszne. To zobaczymy, zobaczymy. Tak więc no, to teraz, to co zrobię, to spauzuję stream, wyłączę na chwilę, zmienię tytuł, mam nadzieję, że tym razem zadziała i będziemy szli z tym koksem, więc ZW.